Niedawno archeolodzy doszli do wniosku, że piramidy w Gizie nie powstały wcale rękoma niewolników, ale że zbudowali je wolni ludzie. Oznaczałoby to, że nad ich pracą czuwali wykwalifikowani architekci, inżynierowie i kamieniarze. Dotychczasowe niemal dogmatyczne opowieści o niewolnikach to nic innego jak fikcja literacka, która w oczach historyków nabrała znamion faktu. Zacznijmy jednak od początku. Dlaczego to błędne stwierdzenie było uważane za prawdziwe przez tak długi czas? Przede wszystkim dlatego, że pierwszą legendę o niewolnikach rzucił masą wielki autorytet starożytnej Grecji, Herodot. Słynny Grek odwiedził Egipt w 450 roku przed naszą erą i rozmawiał on zarówno ze zwykłymi ludźmi, jak i ze starożytnymi egipskimi naukowcami, kapłanami i szlachtą, próbując uzyskać jak najwięcej informacji o wszystkich aspektach życia w Egipcie. Zwrócił on wówczas uwagę właśnie na wielkie piramidy. Szczególnie istotne w historii piramid jest to, co Herodot pisał o faraonie Cheopsie. Przede wszystkim nakazał zamknąć wszystkie sanktuaria i zabronił składania ofiar. Potem kazał pracować dla siebie wszystkim Egipcjanom. 100 tysięcy ludzi wykonywało tę pracę bez przerwy, zmieniając się co 3 miesiące. Problem polegał na tym, że w wielu aspektach historia Herodota była wprost absurdalna. Twierdził on chociażby, że piramida Cheopsa była budowana przez 20 lat. Nie miał on jednak prawa tego wiedzieć, ponieważ przybył do Egiptu w V wieku przed naszą erą, a szczyt budowy piramid przypadł na 3 tysiąclecie przed naszą erą. Twierdzenie, że piramidy zostały zbudowane przez niewolników, wynikało najprawdopodobniej z tego, że Herodot nie był w stanie zrozumieć, w jaki inny sposób można byłoby stworzyć tak olbrzymią konstrukcję. W końcu łatwiej było mu chyba uwierzyć, że tak olbrzymią masę ludzi można było zorganizować tylko biczem i kijem, a nie dzięki logistyce i inżynierii starożytnych ludzi, które to jak się okazuje stały na bardzo podobnym poziomie do współczesnych. O wiele więcej informacji na temat sposobu traktowania budowniczych piramid pozyskano z wykopalisk prowadzonych w ich obozie. Znaleziono na płaskowyżu w Gizie zapisy i reliefy hieroglificzne, fragmenty naczyń i artykułów gospodarstwa domowego, tace do przesiewania mąki, słoiki na piwo, kości zwierząt i inne przedmioty zdecydowanie wykluczają, jakoby budowa piramid była dziełem wyłącznie niewolników. Dla archeologów świadczy o tym chociażby ich dieta. Gdyby piramidę budowali niewolnicy, zapewne jedliby oni tylko i wyłącznie chleb i cebulę. A więc artykuły, które po prostu wystarczą im do przeżycia. Jakby nie patrzeć, w niewolników nie inwestowało się szczególnie dużo zasobów. Okazuje się jednak, że zdaniem egiptologa Marka Lenera na placu budowy w Gizie codziennie mordowano 11 krów i 33 kozy, którymi następnie karmiono robotników. Okazuje się również, że wykwalifikowani rzemieślnicy i architekci mieszkali i pracowali w obozie przez cały rok, podczas gdy reszta budowniczych, zgodnie z opowieścią Herodota, zmieniała się co 3 miesiące. Obecnie uważa się, że wielu z tych robotników było po prostu zwyczajnymi rolnikami, którzy po zebraniu plonów zatrudniali się przy budowie Wielkiej Piramidy. Budowniczowie otrzymywali wynagrodzenie za wykonaną pracę, a każdy z pracowników mógł zostać nawet mistrzem, rzemieślnikiem lub kierownikiem budowy. Wszelkie dostępne obecnie dowody zdają się na to wskazywać. Zarazem zadaje to kłam powielanej od dziesięcioleci teorii, która ostatecznie okazała się niczym innym niż życzeniowym myśleniem opartym na zbyt małej liczbie danych.